Jesteśmy dzisiaj na francusko-polskiej gali biznesu w Paryżu. Właśnie otrzymaliśmy nagrodę polskiego eksportera do Francji. Ta nagroda jest uhonorowaniem naszych działań tutaj na rynku francuskim. Musimy łączyć polskie przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwami francuskimi. Musimy pozyskiwać inwestorów dla rynku polskiego. Tak więc takie spotkania temu służą. I od kilku lat już funkcjonuje kapituła, która przyznaje nagrody, tak, dla najlepszych inwestorów we Francji, dla największych inwestorów w Polsce, jeśli chodzi o firmy francuskie, o największych eksporterów. Udało nam się to osiągnąć, ponieważ od wielu lat współpracujemy już z RATP, czyli operatorem transportu publicznego, do którego w najbliższym kwartale dostarczymy już 1000 stacji do ładowania autobusów elektrycznych. Ekoenergetyka jest w tej chwili firmą europejską, więc w związku z tym zakres i szans, zagrożeń, ale też i odpowiedzialności mieści się w polityce europejskiej w zakresie transformacji energetycznej. Przygotowujemy się do elektryfikacji floty, także wytężone działanie przed nami, żeby temu sprostać i być też takim promotorem elektromobilności w tych krajach, w których działamy. My jako energetyce, która niewątpliwie tymi przykładami wygranych przetargów w dużych miastach pokazuje, że polskie firmy z otwartą przyłbicą mogą wygrywać z największymi gigantami, także trzymamy kciuki. Ekoenergetyka se tient prête pour relever les défis liés au transport électrique, transport logistique, au développement du réseau des bus en France et également au déploiement des stations de recharge pour les véhicules particuliers.